Znajdujemy się na spotkaniu wigilijnym organizowanym przez tutejszy nasz gminny ośrodek pomocy społecznej przy udziale samorządu gminnego na spotkaniu wigilijno-opłatkowym naszych seniorów działających w tutejszym klubie. Nominalnie i formalnie jest to klub seniorów, tak się nazywa, a to co powiedziałem wcześniej, to faktycznie jest to klub juniorów, gdyż na spotkaniach z naszymi tutaj koleżankami, kolegami można się wiele nauczyć, mentalnie odmłodzieć, mentalnie się wyluzować i wiele, wiele, wiele dobrych, pozytywnych emocji uzyskać. Jak słyszeliśmy, urodził się Chrystus w domu chleba, tak Betlejem inaczej się tłumaczy. Więc stał się jednym z nas, stał się naszym bratem poprzez ciało, ale jednocześnie naszym Zbawcą, który przychodzi do nas jako Syn Boży. Z tego się radujemy. Niebo się raduje, ale również i my jako ludzie, bo stało się nam zbawieniem. Jak w jednej z kolęd śpiewamy, że wiele tysięcy lat był wyglądany. I oto się stało. Spotykamy się z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Jak co roku z przerwą pandemiczną organizujemy Wigilię dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych. I dzisiaj, w tym roku udało nam się, pomimo trudnego roku, zorganizować również taką uroczystość. Frekwencja, biorąc pod uwagę warunki, zaskakująco dobra. Aczkolwiek część ludzi do mnie dzwoni, że niestety przepraszają, zwłaszcza ci niepełnosprawni, że nie są w stanie dojść do autobusu, bo przez całe wsie puściliśmy dwa autobusy, przez teren całej naszej gminy, natomiast no, ci, co mieszkają troszeczkę dalej, nie są w stanie dojść. Seniorzy z Klubu Seniora w Staninie przygotowali taką piękną część artystyczną, krótką, śmieszną, mam nadzieję, że się będzie wszystkim podobała. Następnie zaprosiliśmy księży proboszczy tu z naszej parafii i takie tradycyjne kolędowanie, świętowanie, połamanie się opłatkiem, złożenie sobie życzeń i wspólne świętowanie. A, no to nie wiemy, no czwórkę czy nie wiemy? Nie, może ja przyjdę w innym terminie z tym ząbkiem. A teraz proszę o zbadanie tej mojej ciąży, jak się rozwija. Zwija się, rozwija, że co widać. A były dzisiaj wiatry? O, takie wiatry były, że się wszystkie drzewa uginały. Ale nie o takie wiatry nie chodzi. A tu nie rozumiem, a o jakie? No, jakby tu panie wytłumaczyć, takie jak dwubulgotnik bagienny i podkordelnik jarowity. No, dalej nie rozumiem. Dobra, powiem wprost. Puszczała pani dzisiaj bąki? No, panie doktorze, jak pan może. No dobra, zbadajmy tą ciążę. A ile ma pani lat? 70. Ale nie wolna. No nie. Dam pani skierowanie. Rozpoznanie. Hipochondrikum absolutum shaibus. Ma pani skierowanie do specjalisty od spraw niemożliwych. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Chcę jeszcze podkreślić, iż spotkania z naszymi tutaj seniorami, łamane na juniorami, albo juniorami na seniorami, zawsze dają wiele do myślenia, chwilę też zadumy, a jednocześnie dużo poweru do dalszego działania.